Siema! Historia, w której jeden z zawodników jest totalnie nieznany, ma ranking 1000 i nagle na turnieju robi komplet punktów, 11 z 11, a jego wynik rankingowy to 2600+, plus. to historia, którą jakbyście usłyszeli, ale jej nie zobaczyli, to raczej byście nie uwierzyli, bo wydaje się to być niemożliwe, natomiast okazuje się że właśnie coś takiego miało miejsce na niedawno zakończonych mistrzostwach świata drużynowych mistrzostwach świata, na których brali udział tacy zawodnicy jak Carson czy też Duda. Także w dzisiejszym filmie poznacie zawodnika z Chin, a mianowicie Pang Bo, który no, dokonał czegoś, co jest praktycznie niemożliwe, a mianowicie na 11 partii zdobył 11 punktów pomimo tego, że on nawet nie ma rankingu. Także zachęcam do oglądania. Na końcu też trochę wyjaśnię wam, dlaczego tak to wyglądało. Natomiast chciałbym Wam pokazać dwie partie i pokazać w jaki sposób PunkBo grał na tym turnieju. Także przede wszystkim sam turniej wyglądał w ten sposób, że w każdej drużynie musiał być zawodnik, który jest amatorem, czyli zawodnikiem, który ma ranking powiedzmy poniżej chyba 2100 FIDE. No i tam zawodnicy byli różni. Byli tacy, którzy mieli 1600, byli tacy, którzy przekraczali 2000, natomiast niewielu było takich, którzy rankingu w ogóle nie mieli. Natomiast w chińskiej drużynie Pojawił się właśnie pan Gbo, który miał wpisany ranking 1400, ale to jest oszustwo. W sensie on nie ma rankingu 1400. On ma ranking 0, on jest niesklasyfikowany na FIDE. Natomiast przepisy turnieju były takie, że jeżeli ktoś będzie w takiej sytuacji, to wpiszemy mu 1400, żeby coś tam bardziej się e, zgadzało. No i jak widzicie, bo teraz powinno Wam to się wyświetlić. <laughs> Użytkownik ten czy człowiek ten zrobił 11 punktów z 11, wygrał z każdym innym zawodnikiem, nieważne czy grał z zawodnikiem 1800, czy grał z zawodnikiem 2000, czy grał z zawodnikiem 1400, wszystko po prostu wygrywał i jego... Performance rating, czyli ranking, który jest powiedzmy pokazuje jego siłę gry w danym turnieju, wyniósł według tej strony 2624. I nawet jeżeli uznamy, bo faktycznie tak jest, że jeżeli robimy 100% wyniku, to zawsze ten rating performance jest trochę za duży, to powiem wam tak, jak patrzę na zawodników, z którymi on grał, to jestem przekonany, że taki CM jak ja nie zrobiłby 11 z 11. Bo po prostu Zawsze gdzieś ta noga się poślizgnie, zawsze stracimy jakieś pół punktu, czy coś w tym stylu. On wziął i wygrał wszystko. Także chciałem wam pokazać dwie partie, które są mega brutalne. Moim zdaniem, to w jaki sposób ten Chińczyk gra, nie dość że jest świetne do oglądania, to jest, że jest brutalne dla przeciwników, ponieważ w jednej z rund mierzył on się z zawodnikiem 1946, no i przeciwnik zdecydował się zagrać Londona. I Pangbo zagrał ruch Skoczek C6. Co wydaje się, że jest głupim ruchem, bo zawsze chcemy mieć możliwość grania poprzez C5. Po ruchu E3 zagrał F6, zagrał G5 i zagrał H5. I powiem Wam tak: komputery bardzo lubią to ustawianie. Jeżeli wzięlibyście sobie Stockfisha i dali mu się mniej więcej w tej pozycji zastanowić, to jednym z topowych ruchów, które komputer pokaże, będzie F6, G5 i H5, żeby grać, nie? więc to zagrał Bank Po. Przypominam, ranking 0. Ranking, który, człowiek, który jest niesklasyfikowany. Natomiast dlaczego ludzie raczej tak nie grają? Bo właśnie to jest takie komputerowe granie. Nie chcemy jako ludzie mieć osłabionego króla, potencjalnie iść im na f7 kiedyś, i w zasadzie nie wiadomo po co, bo te pionki też mogą okazać się kiedyś słabe. No ale chłop tak zagrał. Nastąpiło h3, goniec f5, c4, e6, skoczek c3, goniec b4. No i jak widzicie po silniczku, po ruchu wieża c1, skoczek e7, no i tam zagrajmy jeszcze kilka ruchów. Nastąpiły wymiany: a6. Król poszedł w ogóle na f7, żeby potencjalnie bronić tych pionków. No i w tej pozycji białe mają przewagę. Białe mają silniejsze centrum, białe mają lepszego króla, który zawsze będzie mógł iść w krótką roszadę albo zostać w centrum. Ten goniec też może nie jest najlepszy, no i długofalowo te pionki będą słabe. Z perspektywy zawodnika na moim poziomie, pierwszym ruchem, o którym myślicie, to tutaj jest H4. Kolorem białym. Żeby wiecie po G4 trochę się tutaj przyblokuje. My zrobimy jakąś kiwkę, zagramy E4. Powinno być spoko. Natomiast grający białymi zdecydował się tutaj na coś, co nazywamy bardziej takim konkretnym podejściem. Bo H4 to jest wiaciołowy. Musimy tutaj słabość, bla bla bla. Natomiast grający białymi zdecydował się zbić, zbić i zobaczył, że teraz może wykorzystać słabość tego króla. Bo ten pionek potencjalnie jest związany. I zdecydował się na zagranie ruchu E4. I to był ten jeden błąd którego punk -bo potrzebował. Żeby tutaj już stać okej. Okay. Nie zagrał najlepiej, ponieważ yy, E4 jest błędem bardzo dużym, gdyż po Hetman F4 możemy atakować tutaj i tutaj, i jest to pozycja po prostu wygrana, ale zagrał też całkiem spoko, bo zdecydował się wykorzystać związanie i zauważcie, że przyłamuje też to związanie, nie? Czyli teraz yy, już będzie można potencjalnie odbić. Natomiast tutaj nastąpiło z D3, teraz G4. No i w tym momencie białe grają ruch król D2, żeby po prostu się rozwiązać. I białe widziały, że jeśli nastąpi bicie. To my zbijemy tutaj i będzie spoko. Ale Pangbo policzył troszkę dalej. I zobaczył, że w tym momencie on może zbić. I po biciu on po prostu odchodzi Hetmanem na D6. I jakkolwiek nie wygląda to groźnie, tak teraz pozycja koloru białego jest przegrana. Bo grozi bicie tutaj. Grozi bicie tutaj. Grozi szach na F4 i potencjalnie zbicie tutaj. Grozi zbicie tutaj od razu, bo po biciu jest Hetman F4 i odbicie tej figury. Nagle przez jedną małą kiwkę, przez jedno bicie, przez jedno odejście Hetmanem w tej, i w Ft, pozycja białego jest przegrana. Nastąpiło tutaj G3, żeby tego Hetmana nie wpuszczać, ale stracili yy, biały jednego Pionka, o czym po ruchu A5 yy, i wymianie, wymianie, stracił on. Drugiego pionka na B4 stracił trzeciego pionka. No i w tym momencie czarne mają już trzy pionki więcej. Król jest w centrum, ten król też jest w centrum, ale zaraz zagramy C6. Zaraz wejdziemy, wieżą, na 8 pozycja jest po prostu wygrana. Niczego. Punkbo był w stanie ukręcić coś takiego, że ma trzy pionki więcej. Nastąpiło więc koniec D3 skoczek, przed na D4, wieża E1, B3. No i tutaj reszta tej partii nie jest jakaś taka, wiecie, z szachowego punktu widzenia jakaś mega ciekawa, bo to co robi czarny, to wiecie, zdobywa sobie kolejnego pionka. Natomiast chcę wam pokazać pozycję, która miała miejsce za kilka ruchów, ponieważ grający białymi decydował się po prostu zdublować, żeby dać jakiegoś szacha, żeby mieć jakąś kontrę. A wiecie, co zrobił punkbo? W tym momencie, widząc, że przeciwnik chce się dublować, zbił jednego pionka. Zbił drugiego pionka i po ruchu wieża E7 słusznie ocenił, że on to może zbić, zbić, zbić. I przechodzimy do pozycji, gdzie czarne mają 7 pionków, z czego 5 z nich jest podublowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mają dwie wieże, a, a białe mają tylko za to Hetmana i jednego biednego pionka, którego i tak można zaraz stracić. Także nastąpiła tutaj Hetman C1, i końcowa pozycja z tej partii jest brutalna. Ponieważ po ruchu goniec D3 czarne dały szacha, nastąpiło bicie, czarne dały kolejnego szacha, zauważcie, skoczek robi Hops, Hops, a jednocześnie broni wieży, także król musi odejść. Nastąpiło B2, ta wieża tutaj sobie stoi pod biciem cały czas Chillera. Koniec F5 i teraz Punk bo decyduje się zagrać ruch wieża E4 i po biciu, biciu. Pomimo tego, że białe mają króla i Hetmana i wolnego pionka, to ich pozycja jest tragiczna. Bo ten hetman jedyny ruch, jaki ma, poza oddaniem się za jakiś materiał, to jest pójście do rogu. Król też się nie może ruszyć praktycznie. Ten jeden pionek tylko może iść, a czarne dorobią hetmana i zamatują przeciwnika. Obrzydliwa pozycja, ale w taki sposób punkbo ogrywa lepszych od siebie zawodników. Zauważcie, że jeżeli przyjmiemy, że punk Bo nie ma rankingu, to wygrał on z zawodnikiem, który ma dwa razy wyższy od niego ranking. To jest dość. Ciekawe. Natomiast przechodzimy też do drugiej partii. I ta partia pokazuje coś pięknego. Ale dobra, E4. Nastąpiło G6. Ten Mukhtar prawdopodobnie pomyślał sobie, że wiecie, gra z Bambikiem, ranking bez, znaczy chłop bez rankingu, to zagramy sobie G6, goniec G7, zagramy na spokojnie debut. I tak też się stało. I już w czwartym ruchu. Bo pokazuje, że z nim nie takie numery. Bo tutaj można zagrać normalnie. Można zagrać goniec E3, można zagrać goniec E2, można zagrać skoczek F3, można zagrać H3. Każdy z tych ruchów prawdopodobnie jest sensowny. Natomiast takim najbardziej agresywnym, może nie najlepszym według komputera, ale najbardziej agresywnym podejściem, żeby yy, jakoś skarcić przeciwnika zagranie w taki powolny sposób, jest zagranie tutaj F4. I chodzi o to, że mamy większą kontrolę nad centrum, zawsze jakieś F5, zawsze jakieś E5 będzie już groziło. Także tutaj nastąpiło: skoczek D7, skoczek F3C6, goniec D5, e z D3E5, hops, Hetman B6. No i czarne grają w taki dziwny sposób, że trochę nie wyprowadzają swoich figur, ale atakują centrum. I w kolejnym ruchu, dwa kolejne ruchy, to jest błąd chińskiego zawodnika, ponieważ to co trzeba tutaj zrobić, trzeba zagrać skoczek A4. Po tym ruchu trzeba zagrać C3. Nie boimy się posunięcia B5, bo zawsze możemy jakoś tutaj zbić komputer, wariant, który on pokazuje. To to, że taka pozycja dla białego jest ok I że dla białego ta pozycja jest wygrana. No w innym przypadku po ruchu B5 też możemy kombinować, żeby wiecie, żeby po różnych wymianach, jeżeli przeciwnik zdecyduje się to zbić, to mamy możliwość skoczka na C5 i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to proste, ale to jest właśnie komputer, że w takiej sytuacji graj z C3 i będzie chillera. Białe zagrały bardziej po ludzku. Skoczek E2, Skoczek F6, no i teraz Hetman C1, żeby obronić tego gońca potencjalnie. No i to jest jedyny moment w partii, w której grający czarnymi ma delikatną przewagę, ponieważ może on zdecydować się na bicie. I jak nastąpi bicie, to jest C5. I jak odejście, to tutaj różne ruchy typu Roszada, Skoczek G4. Komputer mówi, że to ustawienie jest ok. Nie będę was okłamywać, ja kolorem czarnym, gdybym miał taką pozycję, nawet gdybym ją miał, to ja bym się nie czuł, że tu stoję dobrze. Natomiast komputer to komputer jest trochę lepszy ode mnie. Natomiast grający czarnymi zagrał trochę bardziej po ludzku. Zagrał skoczek G4, żeby wyeliminować tego gońca, ale goniec może się po prostu wrócić i to jest taki ruch, który jest ruchem, nazwijmy to, amatorskim, nie? Czyli zawodnik na pewnym poziomie nigdy takiego ruchu nie wykona, bo białe i tak zagrają H3, i tak zagrają goniec E3, jak będą chciały, a może poprawią coś innego w międzyczasie. Także H2 5 na nastąpiło. C3, roszada, białe grają B4, białe grają H3. No i w tym momencie wierzcie lub nie, ale czarne mają tylko jeden ruch, który im nie przegrywa partii. Każdy inny przegrywa. I nie jest to skomplikowane, ale bo jedynym ruchem, który tutaj nie przegrywa partii, jest ten ruch, który jest najbardziej naturalny, a mianowicie najbardziej naturalny jest skoczek F6. Natomiast grający czarnymi, podumał tutaj chwilę i miał tak zwanego blind spot'a prawdopodobnie, czyli. Pomyślał bardzo długo o jednym wariancie i nie zauważył prostej odpowiedzi przeciwnika. Ponieważ on pomyślał, że zagram tu. Ja nie wiem, poprawią sobie gońca, to gramy już F5 i wiecie, tu się otwiera, tu się otwiera, król jest w centrum, będzie wszystko spoko. Tylko problem z ruchem skoczek H6. Yy, nie wiem, czy dodałem, ale dodałem, chyba, że skoczek F6 był najlepszym ruchem i gramy sobie dalej. Skoczek H6, natomiast przegrywa partię od razu. Po pobiciu, teraz już nie ma czasu na F5. Więc jak nastąpi odbicie, goniec E3, i nagle ten skoczek, który pokonał taką i taką drogę w tej partii, czyli coś takiego, nie ma się gdzie ruszyć. A co więcej, nie może być obroniony. I białe tutaj wygrywają z zawodnikiem 22, 2025 dosłownie w 15 ruchów. Oczywiście jest to poziom, nazwijmy to amatorski, więc grający czarnymi próbował, nastąpiło bicie. Tutaj, bicie, bicie, bicie. No i tutaj Pangbo musi zrealizować przewagę figury Jest to figura zapionka, także powinno być easy, no ale z drugiej strony jego przeciwnik prawdopodobnie też całkiem umie grać w szachy, także nastąpiła tutaj roszada A3H6, król H1B6E5 No i tutaj to co robił Pangbo? to starał się wymieniać figury i z tego chciał skorzystać jego przeciwnik ponieważ jego przeciwnik też starał się wymieniać figury pank bogra e6 żeby otworzyć pozycję króla przeciwnika <laughs> nastąpiło bicie 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 goniec bije g6 ale białym zostają już tylko dwa pionki jeżeli wymieni się jeszcze trochę figur jeżeli wymienią się hetmany jeżeli wymienią się wieże to tych pionków może być za mało żeby wygrać z figurą więcej Także goniec a6, znowu na potencjalnie jakąś tam wymiankę. Nastąpiło wieża e1, to goniec sobie wrócił. Czyli widzicie, taka mała kiwka, żeby ustawić gońca na b7, ale najpierw usunąć wieżę z pola na f1. Także tutaj nastąpiło goniec h5, obrona tego punktu. Skoczek d3, czarne tutaj grają naprawdę spoko, jeżeli chodzi o to, co mogą osiągnąć. Nastąpiło hetman d4, no i wiecie, wymiana, no spoko, no to wymieniamy. Nastąpiła wymiana, skoczek poszedł na f4. Goniec poszedł na G4, nastąpiło E5, e, czarne oddają potencjalnie piąka, ale oczywiście bić tego nie można, ponieważ pogoniec goniec G2 jeszcze czarne grają na wygraną. Także nastąpiło skoczek E6, ale to jest kolejna wymiana. Zostaje coraz mniej figur. Białym może być realnie trudno to wygrywać. Wieża poszła na B1, E4, skoczek E5, E3, czarne używają swojego pionka. żeby gdzieś tam tą wieżą wejść. Nastąpiło jednak bicie, goniec E4, goniec F3, Białe próbują wymieniać, ale czarne tego nie robią, ponieważ ta pozycja będzie spokojnie wygrana. Wieża ustawi się z tyłu, no i będziemy tutaj na luzie wygrywać giereczkę. Także nastąpiło koniec F5. I dlaczego ja w ogóle wam tę końcówkę pokazuję? Ponieważ w tym momencie czarne zagrały goniec h I liczyły na to, że białe to zbiją i że po tym, zauważcie, no niby jest podwójne uderzenie, ale białe mogą spokojnie odejść. I wygrają. Wieża, goniec, skoczek, na wieżę, na luzie sobie wygrają. Natomiast to, na co liczyły czarne. To to, że w tym momencie grający białymi spanikuje, zasłoni się wieżą i będzie musiał matować gońcem i skoczkę. Tylko, że to, co robi teraz Pangbo, niesamowite. To jest pokazanie, że on bardzo lubi i umie grać w szachy. Ponieważ mówię, dosłownie jak sprawdzicie sobie z komputerem, dwa najlepsze ruchy to jest odejście królem. Natomiast Pangbo. Prawie, że H2. Nie boi się. Mając, nie mając rankingu międzynarodowego, on się nie boi na Mistrzostwach Świata, będąc w jednej drużynie z Dingiem Lirenem, on się nie boi. On sobie idzie do takiej pozycji i próbuje matować królem gońcem i skoczkiem. I wiecie, co jest najlepsze? Że ani się nie spocił. On to wziął i hops, 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 hops. Obs zbił tego pionka, bo przeciwnik mu go oddał, żeby ten pionek się nie plątał. Nastąpiło król e6, król e4, król sobie wrócił. No i teraz kwestia jest: plan jest taki, że musimy zamatować w którymś z tych dwóch rogów, ale żeby to osiągnąć, najczęściej musimy zaprowadzić najpierw do złego rogu i potem go stamtąd wygonić. Oczywiście na pewno to wiecie, bo sam kiedyś nagrałem filmik jak zamatować gońcem i skoczkiem, tuż po tym, jak nie zamatowałem i Hikaru się śmiał. Także skoczek f3. Król e6. Nastąpił szach. Król sobie wraca. No, wydaje się, że czarne będą stały w miejscu, ale zauważcie, że teraz zrobiony jest taki murek, i tutaj już ten król nie odejdzie. Także możemy zagrać król d5. <laughs> I jeżeli król będzie stał sobie dalej, tak jak to miało miejsce w partii, podchodzimy królem, i w pewnym momencie ten król będzie musiał po prostu odejść. Także król g7, goniec f5. Król poszedł na g8. Nastąpiło król f6. No, i teraz, gdy król jest na polu h8, jest prosto. To, co skoczek będzie chciał zrobić. To pokonać taką drogę i zamatować przeciwnika. Także skoczek G5, skoczek F7. Teraz król może wrócić. nastąpiło goniec H7, cofka, i teraz bardzo ważny ruch. A mianowicie, nie gramy tu, bo przeciwnik wróci i będzie uciekał. Czasami ludzie mają z tym problem, na przykład ja. Tylko gramy ruch skoczek D4. To jest bardzo ważne, żeby odcinać te pola. I ktoś z Was pomyśli, bo akurat w partii nastąpiło król F8, ale ktoś z Was pomyśli, ale przecież przeciwnik może odchodzić tutaj, 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 tutaj i wyjdzie. No nie. Bo jak nastąpi ten tutaj, to król E6, tu i teraz bardzo ważny ruch, o którym wiele osób zapomina, a mianowicie gramy tak. I po tym gramy tutaj. I wszystkie te pola cały czas są odebrane i król będzie musiał iść do tyłu. Jak jesteście na słabszym poziomie i nie wiecie o czym mówię Luzik. To jest to był taki yy, taka porada dla trochę bardziej zaawansowanych zawodników. Natomiast tu nastąpiło król F8 i teraz już jest prosto. Skoczek daje szacha, król podchodzi, król podchodzi, koniec daje szacha, król już jest w tej pętelce. Tutaj już nigdy nie może się nic złego stać dla koloru białego. Białe zagrały trochę w inny sposób, niż ja matuję. Ponieważ ustawiły jeszcze króla na e6, podeszły sobie królem, ale cały czas chodzi o to, żeby zabierać te pola. Nastąpiło król b6, koniec a6, i w momencie, w którym czarne mają tylko po jednym ruchu królem w rogu, no to musimy ustawić skoczka w taki sposób, żeby dał szacha królowi na b8. Także skoczek c5, szach. No i przeciwnik w ogóle w 72 ruchu, ruch przed matem poddał się. Oczywiście po następnym ruchu jest mat. Trochę szkoda, ale Punk, bo grając na pierwszym swoim międzynarodowym turnieju, mógł zamatować końcem i skoczkiem na Mistrzostwach Świata. Zrobił 11 z 11. Później miały miejsce Blice. W Blicu, jeśli dobrze kojarzę, nie przegrał żadnego meczu. Przegrywał pojedyncze partie, ale Blice miały to do siebie, że tam były mecze rozgrywane, więc nie przegrał pojedynczego meczu. Znowu wszystkich zaorał. Natomiast na początku powiedziałem Wam, że... Zdradzę wam rąbka tajemnicy. Dlaczego on jest taki dobry? I okazuje się, że jest to trochę śliska sprawa, tak to nazwijmy. Ponieważ on to nie jest tak, że to był jego pierwszy turniej w życiu. To był jego pierwszy międzynarodowy turniej. To był jego pierwszy turniej, który jest liczony do FIDE. Ale grywa on sobie. W Chinach jest całkiem znanym zawodnikiem, to znaczy w pewnych kręgach, wiecie, tak jak ja znam trochę mniej niżej notowanych zawodników, nie wiem, z Podkarpacia, bo tutaj mieszkam. Tak samo w Chinach go kojarzą. Oni wiedzą, że on jest dobry. Grywał na turniejach, na których mierzył się z utytułowanymi zawodnikami. Remisował z IEM-ami, wygrywał z mistrzami FIDE, wygrywał z, nie wiem czy z CM-ami akurat, ale wygrywał z zawodnikami 2200 plus na turniejach chińskich. Natomiast nie są one zgłoszone do FIDE, i to sprawia że przychodzi taki człowiek i nagle ma niski ranking, nagle nie ma rankingu, a gra na poziomie 2300? I o ile na normalnym turnieju to by nie był żaden deal, to by nie był żaden problem, chłop nie ma rankingu, więc nawet jeżeli ja bym z takim zawodnikiem przegrał, to pomimo tego, że jedyne co, pomimo, znaczy jedyne nieprzyjemności, jakie bym miał, to to, że muszę nagrać filmik i powiedzieć, że jakiś Bambik z Chin ograł mnie, a nawet nie ma rankingu. Natomiast nie straciłbym przez to rankingu, bo on nie jest klasyfikowany na FIDE. Natomiast jest to trochę śliskie z takiego powodu, że był to turniej, na którym jedna szachownica miała być przeznaczona dla zawodników amatorskich. I czy jest to uczciwe? Że zawodnik, który gra na poziomie 2300-2400 FIDE, yy, tylko dlatego że nie grał na turniejach europejskich, nie grał na takich ogólnoświatowych turniejach, nie ma rankingu FIDE, a gra sobie na wysokim poziomie, no z jednej strony, no spoko, równie dobrze ktoś może grać na czeskomie, ale nie grać przez in na żywo, i wtedy też może grać na wyższym poziomie. Zdarzały się takie przypadki. No z drugiej strony na Mistrzostwach Świata jest to trochę kontrowersyjne i wydaje mi się, że dobrze by było w jakiś sposób to uregulować, natomiast jak, nie mam pojęcia. I tutaj mała prywata, a mianowicie podobnie z, z osobami z Indii i niestety, ale na Mistrzostwach Świata, na których grałem, na Mistrzostwach Świata Amatorów, ja również trafiłem na gościa, który miał ranking 1900, ale mnie ograł. I potem się okazało, że on gra bardzo dużo w Indiach, ale są to turnieje niezgłoszone do FIDE. I potem przyjeżdża sobie raz do roku do Europy, czy gdziekolwiek są mistrzostwa świata amatorów, wygrywa ten turniej i wiecie, zdobywa 100 rankingu, po czym na rok znowu znika. I pojawia się znowu za rok, co jest no, trochę takie kontrowersyjne, ale chyba nie da się z tym nic zrobić, no bo nie można każdego turnieju zgłaszać do FIDE, więc tak to wygląda. Nie można jednak odebrać yy, zawodnikowi Bopunk, że jest świetnym zawodnikiem, no i zaorał te mistrzostwa. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i jutro pojawi się analiza partii z Wrocławia. Więc yy, czekajcie i będzie mi bardzo miło. Także Nara.